Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna dobrą, dzień dobry. Na no dzień dobry. Jak człowiek ma jakiś problem i w końcu decyduje się, pójdę do psychologa, może mi coś pomoże, to już jest duży krok. I wtedy w rozmowie hmm, pada zawsze takie pytanie, kim jesteś, a kim chciałbyś być? I myślę, że ten sam jakby taki dylemat osobowościowy... Hmm, jest przy postanowieniach noworocznych. Mamy z nim do czynienia, bo bardzo chętnie wchodzimy w te postanowienia, obiecujemy, Bóg wie co, i one są zacne, ale cóż, zazwyczaj one są, te marzenia nasze, niespełnione. I to się dzieje po dwóch, trzech tygodniach, tuż po nowym roku. Myślę, że przyzwyczajenia zbyt mocno nas trzymają i prawdopodobnie one powodują, że nam pewne rzeczy umykają, że nam to nie wychodzi. Urszula Kwiatek, psycholog jedzenia. Obietnice noworoczne pod tytułem „Schudne, rzuca palenie niektóre poważniejsze typu zmienię pracę albo nie wiem zajmę się dziećmi poświęcę im więcej czasu to są tak naprawdę nasze życzenia ale to są takie też informacje co nam się w nas nie podoba co chcielibyśmy zmienić ale im głośniej o tym mówimy tym zazwyczaj dotyczy to rzeczy które najtrudniej jest nam tak naprawdę zmienić czy już posypać sobie głowę popiołem ja bym się tak od razu nie poddawała bo tak składamy sobie życzenia albo sobie dajemy obietnice niektóre po cichu niektóre na głos i te duże obietnice potem zderzają się z rzeczywistością i się okazuje, że chce się tego papierosa, albo że nie idzie się na tę siłownię, albo że nie przestrzega się diety, to warto się na sekundeczkę tylko zatrzymać i zobaczyć, czy to rzeczywiście jest coś, co chcieliśmy zmienić. Najczęściej owocuje takim biczowaniem siebie. Jestem za mało wytrwała, jestem nie dość mądra, jestem nie dość dobra, jestem mnie nie. No właśnie. To naprawdę nie pomaga. To jest podkładanie sobie nogi, kiedy się i tak już traci równowagę. Ja zawsze namawiam do tego, żeby po pierwsze się przyjrzeć, czy to postanowienie noworoczne, to jest szczere postanowienie i czy ono ma sens, bo jeżeli ono było tylko na fali emocji albo tego, że wszyscy coś tam sobie w grupie mówiliśmy i też się coś chlapnęło, że nie wiem, ja rzucę palenie, a tak naprawdę nie chce się tego zrobić to takie noworoczne życzenie nie zadziała. Ale jeżeli postanowiliśmy sobie w nowym roku, że coś zmienimy w naszym życiu i to jest dla nas ważne i naprawdę tego chcemy, to trzeba pogodzić się z czymś takim, że może nam się zdarzyć, że nam się coś omsknie albo nie uda, albo na chwilę zawaha. Wypadniemy z toru tej na naprawy. Tak. Jeżeli nie udaje nam się dzień w dzień przestrzegać tego czegoś, co obiecaliśmy, to pozwólmy sobie na to, żeby tego raz nie zrobić i nie biczujmy się za to, że jesteśmy źli lub beznadziejni i nie zakładajmy, że skoro nam się raz nie udało, to nigdy nam się nie uda. Ważne jest, żeby wstawać. Jest takie powiedzonko, że nieważne ile razy upadniesz, ważne jak szybko wstajesz. W związku z tym nie jestem beznadziejna dlatego, że nadal palę. Ja po prostu nadal chcę palić. No i czekać do następnej okazji, jak je, pojawi się je, dobre motywacja. Jeżeli się pojawia motywacja. Ja też namawiam do tego, żeby iść wolnymi krokami. Na przykład chcemy schudnąć. To łatwiej jest iść wolnymi krokami niż dużymi susami. A w sytuacji, w której nasze postanowienie jest ważne, na przykład schudnę 10 kg. Taki duży cel można podzielić na kawałki, jak tort dzieli się na kawałki. I wtedy sobie mówimy tak. W pierwszym miesiącu 4, w drugim miesiącu 4, w trzecim miesiącu 2. I wtedy mam 10 kilo rozłożone na 3 miesiące. I to jest realne. Bez jakichś dzikich wyrzeczeń, chociażby odstawiając kolację i już ten kilogram się urwie i wtedy kilogram tygodniowo, czyli 4 kg miesięcznie to jest coś, co jestem w stanie zrobić. Osoba, która sobie mówi, że jest beznadziejna do niczego i na pewno jej się w życiu nie uda, wprowadza się w taki stan, w takie samopoczucie, że naprawdę jej się nie uda. Osłabia się totalnie. Włącza się niska samoocena, która nigdy nie będzie sprzyjała żadnemu sukcesowi, ani zawodowemu, ani rodzinnemu, ani dotyczącemu figury. To jest chłoda, która blokuje nam wszelkie działania we wszystkich sferach życia. Ale też trudno jest o tę dobrą, wysoką samoocenę. Jeżeli system edukacji i jeżeli warunki Rodzinne są takie, że dziecku się wytyka to, czego nie umie. Zresztą w dobrej wierze, bo mówimy dziecku, że jest nogą kompletną z języków, po to, żeby się wzięło za naukę. Natomiast to jest oczywista bzdura. Dziecko, jeśli usłyszy o sobie, że jest głowem językowym, nie będzie się uczyło języka, bo po co. Efekt tego jest taki, że wiele osób nie dochodzi do różnych dobrych rzeczy, do których by mogło dojść, gdyby zaczęli ufać sobie, wierzyć w siebie, pozwalać sobie na błędy i właśnie takimi I wstawać, wol... wstawać, I wstawać, wstawać, wstawać po wstawać, każdym wstawać. upadku. Od małego chwalić, prawda? Tak, w oczywiście. naszym pokoleniu to tak nie chwalono raczej właśnie, że do tego się nie nadajesz, a do tego się nadajesz. A tu się okazuje, że nie wiem, wychowanie, żeby potem człowiek znał swoją wartość i naprawdę rozwijał skrzydła tak w stu procentach, no to to chwalenie jest bezcelne. I teraz jeszcze, proszę Państwa, żeby, żeby zmienić te przyzwyczajenia, które podjęliśmy, ja tam nie podejmuję a ty. Na nowy rok podejmujesz, to? Ja, po, ja pod, tak? podjąłem tak. i na razie się trzymam. A ja to podejmuję w ciągu roku, na nowy rok nie czekam. W każdym razie, żeby zmienić te przyzwyczajenia, to trzeba się nauczyć też nowych okoliczności. No bo co z tego, że ja na przykład nie, nie chcę palić, ale trzeba wiedzieć, co zrobić z czasem, co zrobić, jak, czym zająć ręce. Jak chcę się schudnąć? No to jest ważne, prawda? A dwa razy, dwa razy chociaż w tygodniu zjeść w domu żeby to były inne posiłki niż te ze stołówki, czy z baru, czy z restauracji i tak dalej. I dlatego nam to idzie opornie, bo byśmy od razu wszystko chcieli. A to trzeba, ta, bo rzeczywiście, ten tort trzeba kroić po kawałku. Za naszych czasów był modny Misiogi i on powiedział, nic nie jest skończone, dopóki się nie skończy. No i właśnie, i dlatego trzeba próbować, próbować i padać, i wstawać, i padać, i wstawać. I ja myślę, że to jest i to w każdej dziedzinie i to jest ta, ten sens, te, to sedno życia też. Graż, na Dobroń. Wstaniesz jutro? No jasne, <grym> Chętnie. Zapraszam. Nawet chętnie. <grym> Instrukcja obsługi człowieka.